6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to równocześnie dzień wspomnienia świętego Andrzeja Besseta, zakonnika. Alfred Besset, bo takie imię otrzymał na chrzcie, urodził się 9 sierpnia 1845 roku we wsi Mont-Saint-Grégoire w diecezji Montreal w Kanadzie. Był 8. dzieckiem Isaaca Besseta i Clotilde Foissy. W wieku 9 lat został osierocony przez ojca, a w wieku 12 lat stracił również matkę. Od młodości cierpiał na problemy żołądkowe, które nie pozwalały mu jeść jak inne dzieci. Po śmierci rodziców pozostawał pod opieką cioci ze strony matki. Warunki ekonomiczne nowej rodziny były niełatwe, dlatego Alfred nie był w stanie podjąć nauki w szkole, ale musiał bardzo wcześnie rozpocząć pracę, aby zarobić na życie. Jego zły stan zdrowia nie pozwala mu mieć stałej i stabilnej pracy. W rzeczywistości od roku 1858 do 1870 zmienił różne miejsca pracy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, najczęściej w przędzalniach. Alfredo Besset był bardzo oddany świętemu Józefowi, który podobnie jak on doświadczył ubóstwa, pracy i wygnania. Potem wrócił do Kanady i tutaj jego proboszcz mógł zauważyć, że jego pobyt w Stanach Zjednoczonych nie zmienił jego pobożności religijnej i wiary, dlatego poradził mu wstąpienie do zgromadzenia Świętego Krzyża. W liście polecającym proboszcz napisał do przełożonego: „Wysyłam wam świętego”. Pod koniec 1870 roku wstąpił do nowicjatu braci Świętego Krzyża, przyjmując imię zakonne Andrzej. Miał już wtedy 25 lat, a nadal nie potrafił czytać i pisać. Jego nowicjat trwał dłużej niż innych z powodu jego słabego zdrowia. Pierwszą profesję zakonną złożył 22 sierpnia 1872 roku. Jako zadanie przydzielono mu funkcję woźnego w College of Notre Dame de Montréal, którą pełnił przez 40 lat. Zwykł mawiać z sobie właściwym poczuciem humoru: „Przez 40 lat przy drzwiach, ale nigdy mnie nie wpuścili”. Chociaż był młodym portierem, zawsze był żywy i wrażliwy umysłowo, z umiejętnością osądu i poczuciem humoru, i w krótkim czasie stał się opiekunem ubogich, chorych i zmagających się z różnymi trudnościami, którzy polegali na jego modlitwach. Już w wieku 30 lat dokonał nadzwyczajnych uzdrowień. Prasa w dniu 9 maja 1878 roku doniosła o 5 uzdrowieniach przypisywanych modlitwom tego małego brata Andrzeja. Wszystko to wywołało napływ tysięcy chorych i potrzebujących ludzi, którzy otaczali go w dzień i w nocy. Żadnego z tych cudów brat Andrzej nie przypisywał sobie, ale wszystkie wstawiennictwu świętego Józefa. Dlatego każdego, kto przychodził mu podziękować, odsyłał do świętego Józefa. Z czasem zainicjował budowę kościoła ku jego czci na wzgórzu Mont-Royal, z którego rozciąga się piękny widok na miasto Montreal. Nie miał pieniędzy na budowę, więc postawił puszkę na datki. Zebrana w ten sposób kwota wystarczyła na postawienie niewielkiej drewnianej kapliczki. Kaplica ta stała się również celem wielu pielgrzymek, więc latem 1905 roku przełożeni mianowali brata Andrzeja kustoszem kaplicy. Kaplica, która stała się z czasem sanktuarium poświęconemu świętemu Józefowi, rozwijała się bardzo dynamicznie. Przybywali tutaj liczni wierni przyciągani przez charyzmatycznego brata Andrzeja, a władze kościelne i cywilne nie ingerowały w jego działalność apostolską. Świątobliwy brat z pomocą łaski Bożej rozwijał zainicjowane przez siebie oratorium świętego Józefa. W grudniu 1917 roku otwarto nowo wybudowaną kryptę i pobłogosławiono kamień węgielny pod większą świątynię, którą po wielu przerwach i trudnościach udało się ukończyć. Stała się ona największą świątynią ku czci świętego Józefa, opiekuna i domniemanego Ojca Jezusa oraz jednym z najczęściej odwiedzanych ośrodków religijnych na świecie. Świątynia ta stała się obrazem ogromnej miłości brata Andrzeja do świętego Józefa.
zawsze pragnął wybudować ku jego czci wielkie sanktuarium, które zostało ukończone 15 maja 1955 roku. Brat Andrzej nie doczekał jego ukończenia, ponieważ zmarł 6 stycznia 1937 roku w wieku 91 lat, a jego śmierć stała się narodową żałobą. Zmarł w opinii świętości, a sława jego licznych cudów trwa po dzień dzisiejszy. Do jego grobu pielgrzymują rzesze wiernych z całego świata. W roku 1951 otwarto proces beatyfikacyjny, a 23 maja 1982 roku papież, święty Jan Paweł II, ogłosił go błogosławionym. Kanonizował go papież Benedykt XVI w Rzymie 17 października 2010 roku. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Andrzeja do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami, w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.